Raz, dwa. Próba mikrofonu. Raz, dwa. Siemanko. Próba mikrofonu przeszła test. Witamy Was na kanale Terasfera. Terasfera wita ze swojego kampera. Ja jestem Monika. A ja jestem Paweł Pablito. Przyjechaliśmy do Oxfordu. Chcieliśmy zaparkować sobie tutaj na obrzeżach, bo jak wiecie albo nie wiecie, do Oxfordu jest ciężko dojechać samochodem, ciężko zaparkować. Parkingi są bardzo drogie i małe. Oczywiście, więc no, naszym ciapkiem by był problem. Chcieliśmy zaparkować na obrzeżach i pojechać sobie rowerem, no bo Oxford słynie z licznych ścieżek rowerowych, z dużej ilości studentów, którzy jak wiadomo żyłują na wszystkim, więc żeby nie mieć samochodów, ograniczyć koszta, to śmigają wszędzie na rowerkach. Tanio i szybko można się właśnie rowerem po Oxfordzie przemieszczać. Są piękne tutaj ścieżki rowerowe. Naokoło Oxfordu można przemierzyć kilometr na rowerach, no ale niestety aura spłatała nam figiel i rowerki zostaną w bagażniku, gdzie im ciepło i sucho, a my będziemy się moczyć. Tak, pada strasznie deszcz, więc no co zrobiliśmy? Przyjechaliśmy tutaj na taki parking, park and ride, gdzie można zostawić kampera i pojechać do centrum autobusem. Tak, zaraz Wam wszystko powiemy i jak to wygląda, jak to działa. Mamy fajną aplikację, którą Wam polecamy, ale o tym za chwilkę Wam wszystko powiemy. Będąc właśnie w takich większych miastach, korzystamy z aplikacji RingGo. Umożliwia nam ona znalezienie parkingu, jak również możemy dokonać płatności, czyli nie musimy mieć ze sobą sakwy z drobnymi do maszyn. Możemy wszystko dokonać na telefonie. Teraz Wam szybko pokażę, jak to wygląda. RingGo. No i wchodzimy na nią. I teraz tak, mamy tutaj lokację parkingów. Możemy sobie również nacisnąć tutaj na mapę i w okolicy właśnie Oxfordu pokazuje nam wszystkie parkingi płatne. No i co najważniejsze, możemy też od razu sprawdzić, czy są wolne miejsca. Bo jak widzicie, te zielone oznaczają, że są tam wolne miejsca, żółte, że jest troszkę mniej, pomarańczowe, że już prawie w ogóle prawie nie ma. Prawie pełne. Tak. No i teraz na każdym parkingu jest numer, tak jak przy tym parkingu jest wydedykowany numer 3920, tu jest adres. No i klikamy na to i teraz sobie możemy wykupić sesję. Tu nam wyskakuje od razu mój samochód, który jest zachowany. No i jest to mój dzisiaj samochód. Tak, to twój samochód. 6, czyli to jest dzisiaj. To nasz samochód. Na ile godzin? Wybierzemy na cały dzień. Tak, od razu jest Apple Pay, bo można płacić tutaj kartą przez Apple Pay czy Google Pay chyba też. Dokładnie. I bierzemy Next. No i tu nam wyszła cena teraz za parking. No i mamy już zapłacone, także możemy spokojnie sobie kontynuować naszą podróż po mieście. No i po dokonaniu płatności wchodzimy tutaj w aktualne sesje, które akurat mamy opłacone na 23 godziny za 4,40, także wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajna cena. Szczególnie na Oxford. Szczególnie na Oxford, zobaczymy ile kosztuje bilet tylko autobusowy, żeby się dostać do centrum. No i właśnie tak sobie radzimy z płatnościami w dużych miastach. Aplikacja oczywiście nie jest reklamą, jest to polecajka. Tak, polecajka jak najbardziej. Tak, jest no, za darmo oczywiście do ściągnięcia. My się musimy zbierać, ale pogoda jest straszna. Mamy na szczęście wielką parasolkę. No ale właśnie jeszcze jest jedna rzecz, w pobliżu jest sklep ze sprzętem, z odzieżą taką kempingową, outdoorową. No i właśnie musimy tam iść. Więc najpierw pójdziemy tam, zanim pójdziemy na autobus, który zawiezie nas do centrum. Także zostańcie z nami, będziemy zwiedzać i robić zakupy. Ktoś się zabezpiecza, wywiesił listę wszystkich zabezpieczeń, które ma w kamperze. Tak jest, alarm, immobilizer, 24 na dobę, tracking system, sensor ruchu i odcięcie zasilania z baterii. Tak, także... A my tak będziemy dzisiaj chodzić pod parasolką wiaterku w pięknych strugach deszczu. Nie no, musimy odczekać Monika, zobacz co się tutaj dzieje, no nie da rady na razie chodzić. No nie. Zamykaj. No właśnie, czasami takie rzeczy też się zdarzają podczas kręcenia. Sakra. Jest po prostu. Nie no, po prostu tak lunęło, że musimy zrobiło się poczekać. Ciemno normalnie, jakby była, nie wiem, 20 godzina. Tak, a jest południe, no w sumie wczesne południe. Chciało już trochę? No, pada, ale już trochę mniej, także możemy iść. No
i mamy to, po co przyjechaliśmy, czyli po bieliznę termiczną na te zimne afrykańskie noce na pustyni, bo tam podobno w nocy jest zimno. Bielizna z merynosa, z wełny merynosa, merino, różnie to się nazywa, bardzo jest fajna, jest to taka cieniutka podkoszulka, a bardzo dobrze trzyma ciepło, nie marznie się w niej, nie poci. No ja mam jedną, to mi podbiera Monika, więc postanowiliśmy, tak, że kupimy jedną. Ja znalazłam tu damską, ale ona jest taka strasznie slim, więc nie wiem, czy się po tych jagodziankach w nią zmieszczę, ale mamy jeszcze męskie, więc nie zawaham się jej przymierzyć, bo w sumie chodziłam w Pawła, więc czasami lubię męskie rzeczy, więc idziemy mierzyć. No i jak, dobra? No, jest dobra, ale tylko trochę jest, no, bardzo mi tak tu wszystko się odznacza. Odznacza. Mi się podoba. Prześwituje. Zobacz jeszcze tą męską. Zobacz jeszcze tą męską. No, wybrałam męską. Tak? Dobra, to... Moja... Mamy dwie takie same. No, to będzie nam się kiełbasić trochę, ale dobra, spoko. Dobra, idziemy, płacimy i ruszamy dalej. Tak. Zakupy zrobione. I zakupy tak właśnie udane, tak. Wygląda ewenement angielskiej pogody. Wchodzisz do sklepu, leje, ciemno jest jak o 20 w nocy, a wychodzisz i świeci słońce. Dobrze, może coś pozwiedzały w tym Oxfordzie. No, może wam coś pokażemy. Idziemy tak, teraz. Idziemy na autobus i lecimy, tak, do centrum. No, już jedziemy. Dwa bilety powrotne z parkingu do centrum, z centrum do parkingu, 5 funtów. No dobra, także cena. Dobra cena. 4 za parking, 5 za autobus i już mamy z drogą powrotną, także za 9 funtów na 24 godziny super opcja. A w ogóle jedziemy autobusem piętrowym. Tak, full wypas. Jaki masz stoliczek? Kawusia, zamówiłaś? Można sobie ładować telefon? Można? Nie, chyba nie. Może i można. To jest właśnie Oxford. Na razie ładnie nie wygląda, ale to się zmieni, uwierzcie mi. Oxford przede wszystkim słynie z Uniwersytet Oksfordzki, jest jednym z najstarszych anglojęzycznych uniwersytetów na świecie. No i z tej pięknej architektury, bo tutaj są stare, piękne budynki. No i połazimy teraz trochę po mieście i pooglądamy to wszystko. Początki Uniwersytetu w Oksfordzie sięgają 1096 roku. Uczelnia cały czas plasuje się w czołówce najlepszych uniwersytetów na świecie. Składa się z licznych wydziałów i 38 kolegiów po angielsku college. Struktura ta została przyjęta z Uniwersytetu Paryskiego w 1247 roku. Ojejku, bardzo ładnie tutaj jest. Już dawno tutaj nie byliśmy, a najbardziej nam się podoba to, że się pogoda tak cudownie zmieniła. Jest bardzo ciepło, no zaskoczenie totalne, bo po prostu w takiej ulewie, jak wychodziliśmy z vana, nawet pies by na dwór nie chciał wyjść, a my jednak wyszliśmy. I to jest właśnie w tym podróżowaniu fajne, że często mimo właśnie brzydkiej pogody gdzieś tam się ruszamy, gdzieś idziemy pozwiedzać i później cała sytuacja się odwraca i jest super. Tak, bo najważniejsze to ruszyć ten tyłek, mimo tego, że pada, bo trzeba być dobrej myśli, że ten deszcz się w końcu skończy, bo nie będzie padało cały czas. Dokładnie. Także czadowo. Idziemy teraz w stronę Oxford University. No i cały czas mijamy jakieś uczelnie, jakieś koledże. Tutaj z jednej strony mamy Branson College, tu już następny, no i szukamy tego najstarszego uniwersytetu. Mieszkańcy nie zawsze tolerowali studentów w mieście. W 1355 roku, w dniu świętej scholastyki, w jednym z pubów wybuchła bójka pomiędzy miejscowymi a studentami. Przerodziła się ona w dwudniowe zamieszki. Zginęło 63 studentów i 30 miejscowych. Ach, to średniowiecze.
No i prawdopodobnie doszliśmy do celu naszej podróży. Ale słuchajcie, zawsze mamy problem, próbując znaleźć Oxford University, bo nigdy nie wiemy, który to jest ten główny budynek. Bo jest nie, tutaj to jest cały kompleks cały po kompleks. Prostu i składa się to z wielu budynków. Tak. Jest tu mnóstwo właśnie koledzy, jakichś oddziałów różnych części koledzy z różną tam tematyką. Czy to historia, psychologia i tak dalej. Wydaje mi się, że tam są też aule wykładowe na różne tematy, są biblioteki, ale chodźmy zobaczymy, jak to wygląda w środku, bo klimacik jest niesamowity. Absolwentami uczelni w Oxfordzie było 46 laureatów Nagrody Nobla, 27 premierów Wielkiej Brytanii, między innymi Tony Blair, Margaret Thatcher, David Cameron. Wiele głów państwa studiowało w Oxfordzie, np. Bill Clinton czy premier Indii Indira Gandhi, jak również Viktor Orban. Wow! No jesteśmy na dziedzińcu. To jest po prostu bajecznie. Cały ten kompleks robi olbrzymie wrażenie. Zawsze, za każdym razem jak tutaj jestem. Tak, jest taka niesamowita atmosfera. No już byliśmy wiele razy w Oxfordzie, ale po prostu za każdym razem się nim zachwycamy. Tak. Czuć ten klimat, te setki lat tutaj tej tradycji, tych uczelni, koledży. Przed chwilą się dowiedziałem, nawet nie wiedziałem, że studenci podczas całej ceremonii zakończenia studiów, przyznania tych dyplomów wszystkich, ale cała ceremonia, tak. Graduation? Graduation, tak. No cała ta ceremonia odbywa się po łacinie. Tak, w języku łacińskim. Nie w angielskim. Wow. Wow. No robi wrażenie, prawie jak Rzym. Za nami biblioteka polatyńska, słynna. Piękny budynek. W której studenci poszerzają swoją wiedzę. Studiują stare księgi. No i za nami, za mną, tam z tyłu, The Bridge of Science, czyli most westchnień. Bardzo słynny tutaj w Oxfordzie. Jest to takie przejście z jednego do drugiego budynku. No jest tutaj z tym mostem związana legenda. Mówi, że kiedyś zbadano właśnie studentów Uniwersytetu Oksfordzkiego i studenci właśnie, którzy tutaj w tej części studiowali, byli najciężsi. No i z tego powodu zamknęli to przejście, żeby używali więcej schodów i mieli więcej ruchu. Ale oczywiście było to, ta legenda była fałszywa, bo żeby przejść tym przejściem trzeba też wykonać dużo ruchu i przejść po wielu schodach, więc no, jak nijak się to ma do tej legendy. No, ciekawe jak jest w środku. Tak jak już Wam wcześniej wspominaliśmy, ulubionym transportem studentów w Oxfordzie jest oczywiście rower, najtańsza forma przemieszczania się z punktu A do B. Tak wszędzie możemy zobaczyć rowery. Oczywiście najwięcej ich jest w tym momencie przy pubach. Mamy weekend, wszyscy się relaksują, odpoczywają od nauki, ale jest to, tak, jest to taki w sumie symbol w Oxfordzie. Właśnie mnóstwo rowerów wszędzie. Oczywiście w tak olbrzymim kompleksie nie może zabraknąć kościoła. Studenci mogli sobie przyjść tutaj, pomodlić się. Jest to kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Dziewicy. No i dopełnia tutaj całego tego klimatu na tym skwerku. Bardzo mi się podoba tutaj ten klimat. Chciałem tu się uczyć. Mnóstwo młodych ludzi. To jest naprawdę fajnie. Ciekawe, czy wśród naszych widzów jest jakiś student z Oxfordu. Jak tak, to dajcie znać. Jak Monia, nie udało ci się mnie rozśmieszyć, bo ja po prostu nawet nie wiedziałem, że tam jest. Paweł nie zauważył bohatera drugiego planu. No. Ojejku. Nie wiem, czy mnie tam było widać w ogóle. To się okaże na filmie. Jak widzicie, miasto tętni życiem. Niezbyt nas to zdziwiło, skoro w 2021 roku studiowało tu 26 tysięcy studentów plus 14 tysięcy pracowników.
A my właśnie trafiliśmy do krytego marketu, który otworzono w 1774 roku. Zobaczcie na to. Mamy przez chwilę na miastkę Hiszpanii. Jesteśmy w markecie. Tak, taki kryty market, właśnie jak są w Hiszpanii. Jest mnóstwo kafejek, sklepików. Gra sobie jakaś muzyczka na żywo. No, super klimat tu jest po prostu. Bardzo mi się podobają tutaj te klimatowe kafejki. No właśnie tutaj dociera do nas muzyka z jakiejś muzycznej imprezki. Jakiś jazzowy event. Najfajniejsze jest to, że jest wszystko pod dachem, także nawet jak pada, no to tak. Nie ma problemu. No i już wszystko wiem. Po zakupie książki można dostać darmową kawkę i wypić ją sobie przy tej muzyczce na żywo. Naprawdę? Ale fajnie. No i w ostatnim naszym filmie był konkurs. Do wygrania były kartki, miały być z Marlboro, ale będą z Oxfordu. Właśnie zaraz wybierzemy. Zwycięzcy konkursu będą pod filmem. A my wybieramy kartki. I wybraliśmy Most Westchnień, tam gdzie byliśmy. I Radcliffe Camera, czyli ta palatyńska biblioteka słynna. Karteczki do Was lecą za chwilę. No i przyszedł czas, że zaczęło nam burczeć w brzucha. Idziemy coś zjeść. No i mamy na myśli takie fajne miejsce, w którym już kiedyś byliśmy i mają przepyszne jedzenie. Będzie to coś takiego niespotykanego, jak na Oxford. Niezbyt związany z Oxfordem, ale w ogóle sami zobaczycie. Tak. No budynek, który tam widzicie za nami, nijak się ma do architektury oksfordzkiej, ale znajduje się tam zajebiste jedzenie. No i jesteśmy już w tej bardziej nowoczesnej części Oxfordu i idziemy właśnie tutaj. Jesteśmy w libańskiej restauracji. Taka mała dygresja, odskocznia od oksfordzkiej tradycji. Poczujemy się na chwilę jak na Bliskim Wschodzie. Tak, już jesteśmy myślami w Maroko, więc już takie egzotyczne kuchnie chodzą nam po głowie. A tak naprawdę to byliśmy tutaj już kiedyś, mają przepyszne jedzenie. Jest piękny wystrój, taki apetyczny, że już się chce jeść od samego wejścia tutaj. Przemiła obsługa. Tak, mamy taką domową lemoniadę, świeże wyciskane soki. Ty masz co? Jabłko? Jabłko i cytryny. I imbir. A ja mam granat i oręcz, pomarańcz. Granat z pomarańczem. Wybuchowa mikstura. No i co my tu mamy? Mamy takie wrapy, ja mam z jagnięciną, hummus i sałatkę do tego. A Paweł ma chyba oczywiście z kurczakiem. No tak, ja zamówiłem sobie dany z kurczakiem, bo lubię smakować kurczaka w różnych postaciach, w różnych przyprawach. No nie wiem, mam no ten na pewno będzie smakował inaczej. No na pewno, dobra, zabieram się. Ale za mną chodziła ta jagnięcina właśnie. I jak twój? Dobre? Pyszne. Pyszna sałatka ze świeżą kolendrą, z miętą. Przepyszna. Humusek. No, humus też mają. Wybornie. No i przecież nie byłbym sobą, jakbym nie zamówił deseru. Monika zresztą też nie jest gość. Ale to tylko lody. Pistacjowe lody z jakąś taką, nie wiem, jakaś melasa.
stachiny i daktylów. Tak. Posypane kruszoną pistacją. A ja mam tradycyjny libański pudding mleczny z rodzynkami, z miodowym takim sokiem. Jezu, jakaś ślinka cieknie, sorry. Boże, jakie dobra jest ta melasa. Rewelacja. Słuchajcie, jedzenie mistrzostwo świata. Naprawdę. Brzuszki pełne. Brzuszki pełne. Deserek, o Jezu. Oj. Chodź, kochanie, wybacz, że idę pierwszy, ale jestem operatorem, jak widzisz. No już zrobiło się ciemno. Ależmy się zasiedzieli w tej restauracji, ale robi się pięknie. A teraz mogli zobaczyć Oxford nocą. Oxford nocą? Myślisz, że tu zostaniemy na imprezie? Ze studentami? Chyba Oxford za starzy już wieczory. Jesteśmy. Nie, ale zobaczymy jeszcze troszeczkę panoramy Oxfordu, ale już generalnie zmierzamy do naszego vana. No najpierw musimy znaleźć przystanek autobusowy, tak, skąd nas dokładnie. Ktoś zabierze. No i myśleliśmy, że już parasoleczka się nam nie przyda, ale się przydała. Lecimy na przystanek autobusowy i zmykamy do vana. Wymarzłaś się, czy masz już merino założone? Nie, już założyłam moje merino. Monika w toalecie założyła. W libańskiej restauracji. Jezu, jak tu wysoko, kurczę. No, wysoko. Ojku. Dobra, my już w domku. Na szczęście deszcz nas jeszcze tak bardzo nie zmoczył na powrocie. Oxford, słuchajcie, jest magiczny. Trzeba tu przyjechać, trzeba sobie pochodzić, trzeba spędzić trochę czasu. Naprawdę warto. To miejsce jest naprawdę też parę minut od centrum. Tak, naprawdę nie trzeba nawet brać tego autobusu. Gdyby była lepsza pogoda, to można spokojnie przejść na piechotę. Także no, parking bardzo fajny, blisko centrum i bardzo tani. No, a Wam chcieliśmy bardzo podziękować za komentarze pod ostatnim filmem. Za te wszystkie pomysły. Zwycięzca pojawi się na końcu filmu. Tak, jeszcze nie zdecydowaliśmy, ale... Zaraz będzie burza mózgów. Kartki są. No, a my będziemy już powoli kończyć tego vloga. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie łapkę w górę. Zostawcie oczywiście jakiś ślad po sobie, komentarz. No i co? Widzimy się za tydzień. Tak, trzymajcie się cieplutko. Hejka. Hej. Hej. Falls 5 below, and I'm still here. I'm freezing cold, but I will wait. I hold my breath.